No i witam, kolejny odcinek, także sobie złożymy górę silniku, bo tu na razie jeszcze jednego boku nie będę składał, bo są trochę tam kartery. Ranty są trochę wyłupane i będę musiał jakoś się tam doszczelnić. No dobra, teraz cięższy silnik. Dobra, będziemy składać górę. Czyli sobie tu wkładamy uszczeleczkę. Jak widać, uszczelkę już sobie założyłem pod spód. No i będziemy zakładać górę. Czyli mam tutaj stworzeń, będzie potrzebny. I tu jeszcze mam takie coś, bo to będzie potrzebne tam w głowicę, żeby założyć. A może sobie najpierw. Może najpierw sobie. Nie w głowicę, tylko tam w cylinder. I może sobie najpierw to założymy. Najpierw sobie jeszcze tam w tej głowicy założymy te wałki. Czyli założymy sobie wałki. Dobra. Wałk jest, to jest. Czyli tutaj. O, to, żeby tutaj sobie założyć. I sobie to zaraz założymy. Czyli dobra. Co mi tu potrzebne będzie? A, czyli te koniki. Dwie sztuki. Ta blokada taka. Stworzeń. A, stworzeń to później, bo to założymy sobie na ten. No tam dalej na tłoki i tak dalej. No dobra, czyli tak, czyli mamy to z podkładką. O, ta podkładka to też idzie z zewnętrznej strony tutaj, żeby sobie to założyć. I dobra, nie wiem, czy to tak będzie widać. Tak, tak, czy tak. A może to, a nie, tak nie wiem. Będzie uciekać. No dobra, jak to ma iść? To ma iść do dołu. Teraz sobie zobaczę, czy tak jest dobrze. Tak czy odwrotnie, czy to nie ma znaczenia. Czym się to różni? Dobra, zaraz dojdziemy ładnie, spokojnie. Jak to ma być? Nie. No dobra, czyli podkładka. Ona sobie tam wejdzie. No ja będę musiał zaraz rozkminić, jak to tu ma wejść. Tak ma wyjść, czy nie tak? Czy odwrotnie? To jakieś źle. Trzeba odwrotnie założyć. Odwrotnie zamienić te, bo po prostu tam nie pasuje. Jednak wszystko pomyślane jest. Inaczej się tam włożyć nie da. Dobra, czyli musi być tak. Tak jak teraz, bo mi się wydaje, że jest niedobrze, ale jest dobrze. No, czyli tak, o, jak widać. Odwrotnie nie pasuje po prostu, żeby to założyć. A jeszcze później trzeba tą śrubę sobie tu ustawić, żeby pasowało tu na ten, na szpilkę. Trzeba to sobie w pionie ustawić, tylko nie mam teraz pod ręką odpowiedniego śrubokrętu. Dobra, plus minus. Zawsze można to przestawić. Dobra, tak to ma być. Oto później tak jeszcze trochę tam schodzi.
i to można powiedzieć, że jest naszykowane. Zaraz sobie założymy na cylinder. No, ten cylinder założymy, ale na ten. Położymy sobie tu na silnik. O, może nawet być tak. No i dobra, czyli najpierw zakładamy tłok. Trzeba tłok założyć, zabezpieczenie jest. Większym wycięciem od strony gaźnika, czyli w tą stronę. Dobra, tak, dobrze jest, dobrze. Czyli tak, trzeba założyć zabezpieczenie z drugiej strony. Założone. Teraz sobie założymy cylinder. Będę mało miejsca. Wszystko przeszkadza. No dobra, zakładamy cylinder. Czyli to powinno być w porządku. Tak. No dobrze, tak ma być, tak. No, tam będzie się trzeba trochę pobawić, żeby założyć. No i tam jak mamy, no nie będzie teraz tego widać. O, jak mamy cylinder tam i jak przed chwilą zakładaliśmy tam z lewej strony, to trzeba uważać, żeby te krzywki zaworowe się tam nie zrobiły. No dobra, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tu jak mamy te koniki, żeby one się tu nie zawiesiły, trzeba je sobie tak zrobić, żeby one zeszły tam na wałek rozrządu. No bo tak to się podeprą i cylindra nie będzie można założyć. No dobra, ja sobie to zaraz sobie to zogarnę. No dobra, czyli mamy, co mamy. Kurde, znowu się zaraz poobdzieram całe ręce, te wszystkie kartery. No ale teraz będą takie dwie te potrzebne. No, dwie takie, dwa popychacze te zaworowe, będzie trzeba je tutaj włożyć. Nie wiem, czy będzie cholera widać. Duży się silnik robi, a mało miejsca się zaczyna. No w zasadzie jeszcze można tu uszczerkę założyć. No dobra, czyli zaraz założymy sobie tą kurczę podkładkę. No dobra, teraz już chodzi. Czyli coś wcześniej tam było nie tak. Jak to Chińczyk zrobi? No, tu jeszcze coś tak jakoś nie jest coś spasowane. Bo raczej wątpię, żeby to odwrotnie było. Kurde, sam nie wiem. A tak niby pasuje, ale to znowu tu lata, nie? Więc to jakoś jest raczej nie tak. Przecież może, że tulejki dystansujące ktoś nie założył. Przesunę, założymy sobie głowicę.
Głowicę sobie założymy. Coraz mniej miejsca teraz. No dobra, czyli to sobie założymy. Teraz można założyć. No można, no można, nie można. Trzeba teraz by było wziąć pokrywę. Czy sobie to zaraz naszykować tu gdzieś z boku. Zaraz porobić resztę. No dobra, czyli tu mamy na ten. Przychodzi zawsze podkładka i taka śruba przychodzi, nie? No ja sobie to tylko na razie tak połapię. Tu też widzę leży. No, no dobra. A też sobie później dokręcę. Nie jest gwindzerwany, nie jest gwindzerwany. No i jeszcze tutaj dwie śruby przychodzą z boku, ale chyba tu nie widzę, nie wiem czy je tu mam, nie ma, są te śruby. Jeszcze dwie śruby tu wchodzą od cylindra. O, chyba inny klucz tu będzie. Tak. No dobra, ja sobie to sobie zaraz dokręcę tam na spokojnie. No silnik mi leci. No jeszcze zostaje tutaj góra, czyli no dobra, ja sobie może to na razie skręcę i zaraz przejdziemy dalej.